Dzień dobry, to jest Tweet Wirtualnej Polsce. Nazywam się Michał Wróblewski. Moim i Państwa gościem jest dziś wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, i witam państwa. Czy premier Morawiecki i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powinni podać się do dymisji? Wie pan, no, moim zdaniem ten rząd w ogóle nie powinien rządzić. Nie wiem, o który skandal związany z działalnością obu tych panów pan mnie dzisiaj pyta. Pytam o raport Najwyższej Izby Kontroli. Tak, Marian Banaś wskazuje, że premier Mateusz Morawiecki działał bez podstawy prawnej, zlecając zadania różnym organom, jeśli chodzi o przygotowanie wyborów właśnie. Ten raport jest druzgocący dla kancelarii premiera, dla samego szefa rządu. Czy w związku z tym zatem premier nie powinien podać się do dymisji? Powtórzę panu, ten premier w ogóle nie powinien być premierem, więc jasne, że powinien się podać do dymisji. Jest równie jasne, że dopóki Jarosław Kaczyński nie będzie tego chciał, to Mateusz Morawiecki będzie premierem, a jak Jarosław Kaczyński nie będzie tego chciał, to Mateusz Morawiecki przestanie być premierem. Ale nie ma tu kompletnie żadnego związku z tym, czy Mateusz Morawiecki jest dobrym premierem dla Polski i Polaków, ale ma to wszystko wspólnego z tym, czy jest dobrym premierem z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego. I dopóki będzie dobrym, posłusznym premierem dla Kaczyńskiego, to nic mu się nie stanie, choćby 10 razy nawywijał takie rzeczy, jak zrobił. Ale nawet Marian Banaś, potężny przecież dziś człowiek, szef Najwyższej Izby Kontroli, którego urzędnicy zapowiadają wnioski do prokuratury, nawet on nie sprawi, że kierownictwo kancelarii premiera, że władza generalnie, władza Prawa i Sprawiedliwości, że Mateusz Morawiecki no może otrzymać tak potężne uderzenie, że może przestać panie rządzić. Panie premierze, ale, a czy, przepraszam, panie jeszcze Michale, nie premierze, panie redaktorze. Dziękuję. Nie, premierze, nie chciałem pana w żaden sposób zmienić panu pracy. Chcę panu powiedzieć tak, panie redaktorze. Otóż Mateusz Morawiecki, gdyby stanął przed jakimkolwiek trybunałem i zaczął mówić prawdę, to musiałby powiedzieć, że to wszystko, co robił, kazał mu robić Jarosław Kaczyński. Bo przecież jeżeli my dzisiaj atakujemy Mateusza Morawieckiego, to przy całym szacunku i uznaniu jego wielkich zasług, prawda, dla obozu Prawa i Sprawiedliwości, no to nikt nie ma wątpliwości, że przecież to nie jest człowiek, który działa samodzielnie, tak? W żadnej sprawie nie działa samodzielnie. W związku z tym, no, on będzie musiał i jego urzędnicy będą musieli powiedzieć, że kazał im to robić Jarosław Kaczyński. No i w związku z tym Jarosław Kaczyński nie dopuści do tego, że dopóki rządzi, ci ludzie będą mogli zeznawać przed sądami pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. No, ale wie pan, panie marszałku, dzisiaj prokuraturą zarządza prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który delikatnie mówiąc nie jest na przyjacielskiej stopie z Mateuszem Morawieckim. No oczywiście, natomiast to bez wątpienia, ponieważ walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, rozumianą politycznie oczywiście, trwa w Zjednoczonej Prawicy. I z całą pewnością na ten moment jest dwóch najpoważniejszych, ja bym powiedział jedynych pretendentów do tego, by móc myśleć o prawicy w Polsce po Jarosławie Kaczyńskim. I to jest z całą pewnością Mateusz Morawiecki, bo wygląda na to, że przynajmniej niedawno tak mówiono, Jarosław Kaczyński go na tego swojego następcę namaścił. Mówił to zresztą dość niedwuznacznie sam Jarosław Kaczyński. I jest inny człowiek, który tego mandatu na bycie następcą nie ma, a bardzo chciał, by go mieć, czyli Zbigniew Ziobro. Ale to nie zmienia faktu, że Zbigniew Ziobro też nie, moim zdaniem, tylko do pewnego momentu może używać prokuratury zgodnie z własnym widzimisię, a w takich sprawach jak sprawy dotyczące najważniejszych urzędników w państwie, to z całą pewnością ostatnie zdanie w Polsce ma w tej sprawie Jarosław Kaczyński. Proszę państwa, no i to jest właśnie ilustracja tego, jak nienormalny mamy system. I to jest ilustracja tego, po co służy zawłaszczanie wymiaru sprawiedliwości, o co idzie wojna z Brukselą. Bo wywłaszczanie wymiaru sprawiedliwości idzie właśnie po to, by była polityczna kontrola nad wymiarem sprawiedliwości. By pewne wyroki, by pewne procesy odbywały się bądź nie, bądź były wykorzystywane bądź nie, w zależności od politycznego interesu. Tutaj, panie marszałku, nazwisko Zbigniewa Ziobry jest jeszcze kluczowe w jeszcze jednym kontekście. Nie wiem, czy pan, panie marszałku, zapewne tak pamięta sprawę projektu ustawy o bezkarności. To miał być projekt, który zmywa tę odpowiedzialność szefa rządu, głównie właśnie w związku z wyborami kopertowymi, ale na ten projekt ustawy nie zgodził się sam Zbigniew Ziobro. Czy myśli pan, że po tym raporcie NIK-u sprawa ustawy o bezkarności wróci na agendę? Pan, zobaczymy, no bo w dalszym ciągu nie ma takiej, przepraszam, coś się
Na chwilę pan zniknął, panie marszałku, już pan jest. Proszę kontynuować. Jestem z powrotem. Przepraszam, gdyby pan był łaskaw wrócić do czy swojego pytania. Czy projekt ustawy o bezkarności wróci? Ustawy, która miała chronić urzędników w związku z ich działaniami. Jeśli Ziobro nie zmieni zdania, to ten projekt nie ma po co wracać, no chyba, że w tej sprawie poprze rząd Lewica. Bo wewnątrz własnego obozu władzy Prawo i Sprawiedliwość, jak widać, dla tego rozwiązania większości nie ma. Ale jak pokazał przypadek praworządności i pieniędzy europejskich, to w tej kluczowej dla Polski sprawie, czyli praworządność i pieniądze europejskie, rząd, który nie miał większości wewnątrz swojego obozu, dostał go z zewnątrz. Okazuje się, panie marszałku, że główne papiery w sprawie wyborów, jeśli chodzi o zlecenia zadań różnym instytucjom, podpisywał właśnie premier, a nie Jacek Sasin, któremu przypisywano przez ostatni rok zmarnowanie tych 70 milionów złotych na wybory. Dzisiaj Jacek Sasin przyznaje, że być może tak jest, że opinie prawników były w tej sprawie podzielone, bo rzeczywiście sytuacja była zupełnie niestandardowa. Ale Jacek Sasin upiera się, że wszystko było zgodnie z prawem. Nie, czy Jacek Sasin ma ten komfort? Mówię, trzeba było czytać gazety, bo dokładnie rok temu, kiedy cały ten dramat się rozgrywał na naszych oczach, gazety pisały, że Jacek Sasin zupełnie świadomie nie chce podpisywać tych dokumentów i spycha je na Mateusza Morawieckiego, bowiem jest człowiekiem przytomnym i zdaje sobie sprawę, że działanie sprzeczne z prawem może w Polsce nosić, może prędzej czy później przynieść dla osoby to czyniącej jakieś konsekwencje. Mateusz Morawiecki najwyraźniej nie miał takiego, nie miał już na kogo przesunąć tego, no bo Sasin miał na kogo przesuwać to, co kazał zrobić Kaczyński, no a Morawiecki nie miał już na kogo przesunąć, no więc musiał to podpisać sam. Zobaczymy, jak władza odpowie na raport Najwyższej Izby Kontroli. Nieoficjalnie mówi się, że wczoraj cały sztab PR-owców siedział przy Alejach Ujazdowskich w kancelarii premiera i myślał o tym, jak zareagować. Ja panu powiem, co się okaże, że winny jest Donald Tusk, liberałowie, i fatalne przemiany w Polsce po 89 roku i będzie radosny aplauz dla tego typu, że tak powiem, diagnozy, będzie radosny aplauz z prawicy i z lewicy. Swego czasu Mateusz uważa, że największe nieszczęścia w tysiącletniej historii naszego narodu sprowadził na ten naród Leszek Balcerowicz. No jeżeli tak uważają, no to swego czasu. Ja uważam dokładnie odwrotnie. Mateusz Morawiecki odciął się od Donalda Tuska, o którym pan wspomniał, panie marszałku. Być może kiedyś odetnie się od Jarosława Kaczyńskiego, ale zostawmy ten temat. Czy Tomasz Grodzki, marszałek Senatu? Tak jak mógłby podążyć Mateusz Morawiecki moją drogą, bo jest to droga ludzi prawdziwie prawych i sprawiedliwych. Czy marszałek Senatu, profesor Tomasz Grodzki, powinien zostać odwołany, panie marszałku? A dlaczegoż miałby być odwołany? Dlatego, otóż, że zażądał tak mówi tego polityk lewicy Marek Balt, który stwierdził, że Senat powinien jak najszybciej zająć się ratyfikacją Funduszu Żądanie Odbudowy. Panie i pan redaktorze. Balt uważa, poseł lewicy, polityk lewicy, że Tomasz Grodzki blokując to popełnia ogromny błąd, za który to błąd powinien zostać odwołany. Panie redaktorze, dzisiaj przewodniczący klubu Lewicy, pan poseł Gawkowski, mówi, że współpraca z opozycją demokratyczną to dla Lewicy to samo, co współpraca z PiS-em. Raz można z tymi, raz można z tymi. Jednocześnie Marek Balt wzywa do odwołania. Marek Balt, bardzo ważny polityk Lewicy, bliski współpracownik szefa tej partii, wzywa w brutalny sposób do odwołania demokratycznego marszałka Izby. I to za co wzywa? Za to, że marszałek Grodzki chce pozwolić w Senacie na to, na co w Sejmie nie pozwoliła Lewica i PiS. Czyli dyskusja o całym tym pakiecie ratyfikacyjnym. Ale dyskutować... Chcieli, ale dyskutować... Pamiętajmy, głosami Lewicy i PiS-u w Sejmie nie tylko przyjęto te pieniądze, bo to akurat dobrze. Natomiast również zamknięto możliwość wysłuchań społecznych całej procedury parlamentarnej. Ja rozumiem, tylko tutaj chodzi o coś więcej, o wprowadzenie poprawek, a nawet tacy ludzie, jak były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, bynajmniej nie związany z Prawem i Sprawiedliwością, ale czyli profesor Stanisław Biernat, tylko dokończę, panie marszałku, jeśli sprawie... pan pozwoli. Nawet Stanisław Biernat twierdzi, tu cytat, w odniesieniu do dyskutowanej obecnie ustawy ratyfikacyjnej nie wchodziłoby w grę dodawanie przepisów dotyczących Krajowego Planu Odbudowy i w ogóle formułowania obowiązków polskich władz w związku z realizacją Funduszu Odbudowy. Tak tłumaczy profesor Biernat i mówi, że Senat mógłby co najwyżej zmienić datę wejścia ustawy ratyfikacyjnej w życie, czyli generalnie, krótko mówiąc, nie można wprowadzać żadnych poprawek do projektu ustawy, który ma dwa artykuły. W tej sprawie jest spór prawny.
pomiędzy różnymi ekspertami. Są opinie, które mówią, że nie możemy wprowadzać poprawek, są opinie, które mówią, że możemy wprowadzić preambułę, są opinie, które mówią, że nie możemy wprowadzić poprawek. Choćby to, że o tym dyskutujemy, świadczy, że sprawa jest otwarta. Są eksperci, którzy mówią różne rzeczy. I dokładnie dlatego, między innymi dlatego marszałek Grodzki zgodnie z przepisami konstytucji powiedział, że będziemy nad tym pracować do 24 maja. A co się stało, panie marszałku, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwości tak się spieszy? Przecież jeszcze niedawno sam wicemarszałek Sejmu, Ryszard Terlecki, który de facto kieruje pracami Sejmu, mówił, że generalnie jest czas z ratyfikacją Funduszu Odbudowy, czas, który może zostać ratyfikowany nawet w sierpniu. Skąd ta zmiana zdania? Ale panie redaktorze, w momencie, w którym Lewica odezwała się do rządu i powiedziała, że jest gotowa na złość reszcie opozycji ten rząd poprzeć, to rząd ma dużo większe pole manewru i dlatego dzisiaj o tym wszystkim rozmawiamy, o czym rozmawiamy. Dzięki temu wsparciu Lewicy, dzięki temu, że Lewica za to wsparcie i za te miłe słowa, które pod jej adresem padają w telewizji publicznej, odpłaca atakiem na Grodzkiego, odpłaca wywiadami, w których mówi, że nie ma różnicy między demokratyczną opozycją a Prawem i Sprawiedliwością. No i to bardzo poszerza możliwości działania Jarosława Kaczyńskiego. To jest oczywiste. Natomiast, panie redaktorze, ja mam nadzieję, że po pierwsze w Senacie my pełni i to, że tak powiem, zgodnie z konstytucją, zgodnie ze wszystkimi procedurami, my odbędziemy dyskusję nad najważniejszym aspektem procesu ratyfikacyjnego. Bo panie redaktorze, wszyscy i PiS-owi było to na rękę, by nie rozmawiać o istocie z punktu widzenia Polski zapisów paktu stabilizacyjnego, które nazywamy w pewnym skrócie pieniądze za praworządność. Bo każdy odpowiedzialny polski polityk musi dzisiaj mówić Polakom. Jedynym powodem, dla którego możecie stracić te pieniądze, to jeśli Unia Europejska zastosuje przyjętą i zasadę pieniądze za praworządność. Jeśli w dalszym ciągu rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie łamał to, co Unia Europejska uznaje za praworządne państwo prawa, to te pieniądze możemy stracić. Ale powiem panu, niestety, jeśli my te pieniądze z powodu polityki PiS-u stracimy, to nie stracimy zobowiązań dłużnych, które będą spoczywać jeszcze na naszych wnukach, biorąc pod uwagę kwotę. Nie wszyscy w Lewicy mówią jednym głosem, pani marszałek. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Senatu, ma, zdaje się, zupełnie inne zdanie na temat tych negocjacji ratyfikacji Funduszu Odbudowy w kształcie, który proponuje Prawo i Sprawiedliwość, niż władze Lewicy. No i podobno Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy, który negocjował z Prawem i Sprawiedliwością pewne postulaty, które mają zawrzeć się w Krajowym Planie Odbudowy, podobno groził pani marszałkini Morawskiej-Staneckiej za to, że ona artykułuje inne opinie. Czy pan o tym słyszał? Ja słyszałem takie rzeczy, jak się słyszy w Senacie, ale proszę mi nie kazać. Ja dobrze życzę polskiej lewicy. Ja jestem tym straszliwie rozczarowany, co stało się w ciągu ostatnich 2 tygodni. Ja mówiłem o tym, kiedy w Sejmie lewicy nie było, że lewica jest w Polsce potrzebna. Podnosiłem wtedy lewicowe postulaty także dlatego, że nie wyobrażam sobie, żeby inna Polska, którą zbudujemy po PiS-ie, była Polska opartą... Ale jasne, nawet przy, panie marszałku, nawet przytomni konserwatyści i prawicowcy zawsze powtarzali, że dobra, wartościowa lewica w Polsce jest potrzebna, jak zwykle... Jak się okazuje, nie mylili się, bo faktycznie lewica była potrzebna Prawu i Sprawiedliwości. Ale co innego chciałem powiedzieć... Obóz postępu jest Polsce potrzebny, jak kania... łaknie Polska obozu postępu, jak kania dżdżu. Ludzi, którzy powiedzą bardzo wyraźnie, że zamiast skomplikowanych ideologii z prawa i z lewa chcemy po prostu zdrowego rozsądku w Europie. Bo tak naprawdę w istocie o to chodzi. Że nie chcemy sobie jednej prawicowej dyktatury zamienić później na jakąś lewicową dyktaturę. A panie marszałku, czy z panią Gabrielą Morawską-Stanecką rozmawia się inaczej, lepiej niż z Włodzimierzem Czarzastym, którego nie ma w mediach w ostatnim czasie, pewnie nie przypadkiem? Nie wiem, z całą pewnością ja mam dobre doświadczenia, ale ja nie mam złych doświadczeń, broń Boże, w jakichkolwiek rozmowach z Włodzimierzem Czarzastym. No, ma specyficzny sposób bycia. No, uważałem, że raczej lewica po prostu, ta lewica, którą reprezentuje pan Czarzasty, lubi ten sposób bycia. W tej konkretnej bycia. Sprawie, panie marszałku, pan i pani marszałkini Morawska-Stanecka, rozumiem, gracie do jednej bramki. Ale w jakiej? Ja nie przepraszam, Gabriela Morawska-Stanecka. Morawska-Stanecka nie interesują jej problemy. Krytykowała fakt negocjacji poza całą opozycją Lewicy z Prawem i Sprawiedliwością. Ale
panie redaktorze, nie wiem, to jest dyskusja w lewicy, ona mnie nie dotyczy i ona mnie nie obchodzi. Lewica dzisiaj w Polsce powiedziała i dzisiaj mam szefa klubu lewicy, który w wywiadzie człowieka, którego ja bardzo szanuję i lubię, bo nie sposób go w ogóle nie lubić, ale który mówi, że dla niego, z jego punktu widzenia współpraca z PO i PSL-em to jest tak samo jak współpraca z PiS-em. Że można w jednych sprawach współpracować z tymi, w drugich z tymi. I to rodzi zasadnicze pytanie. Co wyborca głosujący na lewicę zrobi, jak w następnym Sejmie, dokładnie na tej zasadzie, o której dzisiaj mówi pan Gawkowski i według której postąpiła lewica 2 tygodnie temu, mając do wyboru rząd z PiS-em bądź rząd demokratyczny, jakiś inny, nie pisowski, jak na przykład zaproponują czarzastemu premiera, Kaczyński to zrobi na przykład w desperacji, to gdzie pójdzie lewica? Dzisiaj dla mnie przed polską opozycją stoi zasadnicze pytanie. Jak zbudować większość bez lewicy, która nie chce należeć do większości demokratycznej? Czy wyborcy lewicy się na to zgodzą? Czy cała lewica się na to zgodzi? To są wielkie pytania, bo ja powtórzę panu. Bez tej wrażliwości, bez postępowego charakteru polskiej opozycji pokonanie PiS-u będzie niemożliwe. Ale panie marszałku, zapytam wprost, ci, którzy najbardziej ten standard postępu powinni nieść, poszli na współpracę z PiS-em. Panie marszałku, ale na współpracę z PiS-em, może nie bezpośrednio, nieformalnie, ale mimo wszystko poszedł Aleksander Kwaśniewski, który był nieformalnym patronem tego porozumienia, czy były prezydent, człowiek niezwykle doświadczony w polityce i bynajmniej nieżyczliwy Prawu i Sprawiedliwości, jednak optował za tym, żeby lewica z PiS-em się dogadała. Czy on popełnił błąd, pana zdaniem, panie marszałku? Panie redaktorze, ja się nie chcę na ten temat wypowiadać, ponieważ ja niezwykle cenię prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. On mnie wsparł w wyborach, co było dla bardzo wielu ludzi niespodzianką i to wsparcie bardzo mi pomogło. I dla mnie Aleksander Kwaśniewski jest absolutnym bohaterem ostatnich 30 lat, także dlatego, że kiedy rządził, nie zabrnął w żadne ideologiczne, lewicowe mrzonki, tylko pomógł zbudować. Ostatnie pytanie, obiecuję, lewica o innego polityka lewicy. Wsparła w Polsce plan Balcerowicza, wsparła w Polsce te przemiany, które dały nam to, co mamy dookoła. Panie marszałku, zastanawiam się, czy dla wyborców lewicy bohaterem może być polityk lewicy Marek Dyduch, bardzo doświadczony polityk średnio starszego pokolenia, który powiedział: Platforma ma kompleks przegrywania, za wszelką cenę brnie w problemy, w które nie powinna brnąć. Sprawa jest czytelna, ratyfikacja funduszu odbudowy nastąpiła w Sejmie, powinna nastąpić w Senacie. To jest opinia Marka Dyducha, ale ona nie byłaby aż tak kontrowersyjna, gdyby nie to, co powiedział w kierunku pani Barbary Nowackiej wczoraj w kropce na D. Ta dyskusja wzbudziła ogromne kontrowersje, a na Marka Dyducha spadła fala krytyki. On powiedział o Barbarze Nowackiej, czołowej polityczki Koalicji Obywatelskiej, że trajkocze i że słyszy, tak jak moja żona, tylko to, co dobre. Tak powiedział Marek Dyduch. No i była gorąca dyskusja w mediach społecznościowych na ten temat, że polityk lewicy może tak mówić. Ale panie redaktorze, przecież przed chwilą pan poruszał sprawę pani marszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, więc najwyraźniej tego typu traktowanie kobiet w polityce i co więcej kobiet o lewicowych przekonaniach jeszcze jest po prostu w postkomunistycznej lewicy normą, obrażanie kobiet. No, najwyraźniej tak jest. Czy to zaakceptują wyborcy? No to jest do nich wielkie pytanie. Czy na pewno głosowali za sojuszem Czarzastego z Kaczyńskim? Ale dlaczego lewica pana zdaniem wysyła Marka Dyducha do mediów? Dlaczego lewica, która ma zaplecze medialne... Lewica stała w Polsce przed możliwością przyczynienia się do upadku rządu Mateusza Morawieckiego. Rozbiła z niewiadomych powodów, przynajmniej realnych niewiadomych powodów, rozbiła wspólny front opozycji i dała Mateuszowi Morawieckiemu i Jarosławowi Kaczyńskiemu większość. Nie dla europejskich pieniędzy, bo dla europejskich pieniędzy większość w tym Sejmie była i bez lewicy. Lewica dała im mandat na rządzenie i na psucie Polski w dalszym ciągu, bo nie jest przypadkiem, że jeszcze w tym samym tygodniu, w którym lewica zawarła układ z PiS-em, rząd ogłasza, że będzie ścigał Polki, czy zaczyna ścigać Polki jeżdżące do Czech, aby dokonać aborcji. To taki rząd poparła lewica, nie żaden inny. Sondaże... I do takiego rządu szef kluby lewicy mówi, że ma taki sam stosunek jak do opozycji. Raz się zgadza, raz się nie zgadza. Najnowszy sondaż dla dziennika Gazety Prawnej RMF FM wskazuje, panie marszałku, że lewica dogania, jeśli chodzi o badania poparcia, Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską, która w najnowszym sondażu notuje zaledwie 12% poparcia. To jest najgorszy wynik od lat, jeśli w ogóle taki wynik kiedykolwiek był. Lewica notuje prawie 10%. Szymon Hołownia, jego ugrupowanie ponad 20%. Prawo i Sprawiedliwość na stabilnym poziomie około 34%. Ale ten wynik Platformy Obywatelskiej, nie wiem, czy pan się zgodzi, panie marszałku, czy nie, jest katastrofalny. 12% poparcia. Czy Platforma się sypie, panie marszałku? No ale to pan, no po co mi pan zadaje pytanie, które jest oczywiste? No, to, że Platforma ma potworne problemy
sondażowe, wizerunkowe jest dość oczywiste i że beneficjentem tych kłopotów Platformy Obywatelskiej jest Szymon Hołownia i także beneficjentem lada moment będzie tego zwrotu lewicy, która się dokonała, jest moim zdaniem dość oczywiste. I ja obawiam się losów Platformy Obywatelskiej, no ale jak pan wie, ja już blisko 5 lat temu Grzegorz Schetyna mnie z Platformy Obywatelskiej wyrzucał, uważając, że po prostu ja tej partii szkodzę. Ale jest tak, że dzisiaj wielu działaczy Platformy tęskni za Grzegorzem Schetyną. Niech pytanie na to, w jakiej kondycji jest dziś Platforma Obywatelska, odpowiadają na to pytanie ci, którzy mnie z Platformy wyrzucali, twierdząc, że mój pomysł na Platformę jest zły, a ich lepszy. Teraz mogą się tłumaczyć. Wspomniał pan, panie marszałku, o Grzegorzu Schetynie, który wczoraj powiedział, że pomysł rządu technicznego, który pojawiał się w kuluarach, w mediach przez ostatnie tygodnie, jest jakąś mrzonką, że ci, którzy wpadli na taki pomysł i go ogłaszali, no nie są do końca wytrawnymi graczami politycznymi i analitykami rzeczywistości. Czy pan się zgadza z Grzegorzem Schetyną? Nie, czy faktycznie, nie zgadzam się. Znaczy, czy był taki pomysł powołania pana rządu technicznego i konstruktywnego wotum nieufności? Myślę, że pan Porażka Schetyna jest ostatnią osobą, która może innych ludzi uczyć rozsądku politycznego, bo jest to człowiek, który raczej no, mógł odnieść sukcesy, a jak stał na czele Platformy, to Platforma w każdych wyborach dostała pensję. Nie, ale mówił, że zostawiał Platformę z 30% poparciem. Dzisiaj Platforma ma 12%, więc znaczy, chyba nie było tak źle za Schetynę. 30% poparcie wśród swoich najbliższych współpracowników, bo nawet wśród nich zdaje się nie ma 100%. No dobrze, Borys Budka też nie ma 100% poparcia, ale zostawiam Grzegorza Schetynę. Panie marszałku, ja bym chciał, żeby pan zdradził... I także, panie redaktorze, to oczywiście, że była... A jaka jest inna alternatywa niż rząd techniczny? No, Koalicja Polska powinna być taką alternatywą. W sytuacji, to znaczy, że Grzegorz Schetyna chce doprowadzić do tego, żeby następne wybory przeprowadzał w Polsce Jarosław Kaczyński? Żeby cały ten potencjał państwa był wtedy w rękach Jarosława Kaczyńskiego? Ale panie marszałku, nie będzie samo rozwiązania Sejmu bez woli Jarosława Kaczyńskiego. Przecież to on dysponuje większością parlamentarną. No nie można mówić o żadnym rządzie technicznym bez zgody Jarosława Kaczyńskiego nie, de facto. Nie, oczywiście, że można. Dlatego, że panie redaktorze, rząd techniczny zostaje powołany w sytuacji, w której jest odwołany premier Morawiecki w konstruktywnym wotum nieufności. Czy był taki pomysł, panie marszałku? Do konstruktywnego wotum nieufności potrzeba 231 głosów. Czy był taki pomysł? Pan doskonale wie, taki plan, że Jarosław Kaczyński nie przeprowadził w Polsce wyborów kopertowych, dlatego że nie miał tych 231 głosów na wybory kopertowe w Polsce. W bardzo ważnej dla siebie sprawie Jarosław Kaczyński nie przeforsował tego, co chciał w Sejmie. Czyli mówienie o tym, że jest to mrzonką, jest o tyle nieuprawnione, że w tym Sejmie Jarosław Kaczyński przegrywał wybory. I oczywiście ja nie mówię, że to był bardzo prosty scenariusz, w którym te 231 głosów padłoby przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu, ale jest to scenariusz realny. Ale przekonalibyśmy się o tym, czy ten scenariusz jest realny, czy nie, gdybyśmy przeprowadzili głosowanie. Bo ja przypomnę, Grzegorz Schetyna, który krytykuje scenariusz rządu technicznego, co najmniej dwukrotnie stawał jako kandydat opozycji przeciwko Beacie Szydło i Mateuszowi Morawieckiemu w Sejmie i się wystawiał na premiera. To wtedy Schetyna uważał, że jest to możliwe, kiedy się pchał na premiera, wiedząc, że nie ma większości w Sejmie? No bez żartu. Panie marszałku, czy był realny plan przeprowadzenia konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu z kandydatem na premiera? I kto tym kandydatem miał być? Jeżeli Grzegorz Schetyna nie wie, o czym rozmawiają liderzy opozycji, to może dlatego, że po prostu nie jest liderem opozycji. Dlatego nie wie, o czym rozmawiają liderzy. Proszę nas poinformować, o czym rozmawiali liderzy opozycji. Czy to było konstruktywne wotum nieufności wobec rządu, czy to była wymiana marszałka Sejmu, być może na Jarosława Gowina i czy w tym planie Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL, miał zostać premierem? Panie redaktorze, na pewno był bardzo poważnym kandydatem na premiera, z uwagi na to, że właśnie jeżeli sprowadzimy, ale mówimy cały czas o sytuacji, która teraz mówienie o tym jest mrzonką w tej sekundzie. Zgoda, nie było dwa tygodnie temu, kiedy rząd nie miał większości na ratyfikację pieniędzy europejskich. Panie redaktorze, sytuacja byłaby zupełnie inna polityczna, gdyby Jarosław Kaczyński nie miał tej większości, a jej nie miał bez zgody lewicy i wtedy wtedy opozycja przedstawia kandydata na premiera i mówi ludziom Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chcecie ratyfikacji pieniędzy europejskich,
bo przecież jeszcze nad tym nie głosowaliśmy, to przyjdźcie do rządu, który będzie miał większość dla tych pieniędzy i wtedy je zapewnicie Polakom, a nie tkwijcie przy Mateuszu Morawieckim, który tej większości nie ma. A rozmawiał pan z Jarosławem Gowinem i jego ludźmi? Czy Jarosław Gowin uczestniczył w tych rozmowach? Lepszego. Panie marszałku, czy Jarosław Gowin uczestniczył w tych rozmowach? Jarosław Gowin, no w jakim cudem Jarosław Gowin miałby uczestniczyć w rozmowach liderów rok opozycji? Rok temu Jarosław Gowin uczestniczył w rozmowach z politykami opozycji. Między innymi pojawił się scenariusz wymiany marszałka Sejmu. Czym innym są rozmowy różnych ludzi, a czym innym jest jakieś formalne spotkanie liderów opozycji? Jasne, tylko zastanawiałem się, czy Jarosław Gowin w tych kuluarowych rozmowach, a wiem, że często rozmawia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, uczestniczył. Jarosław Gowin na pewno chciałby ratyfikacji pieniędzy europejskich. Jarosław Gowin nie stanął przed jakimkolwiek dylematem związanym z tym, czy tkwić w rządzie, który dla tych pieniędzy nie ma większości, czy ewentualnie wesprzeć rząd, który dla tych pieniędzy większość zdobędzie. Przed takim dylematem Jarosław Gowin nie stanął, to nie wiemy, jakby się zachował, ale nie stanął przed tym dylematem dlatego, że część opozycji poparła Prawo i Sprawiedliwość bez żadnych warunków. Po prostu. Czy Bartłomiej Wróblewski przepadnie jako kandydat na rzecznika praw obywatelskich w Senacie? Wie pan, no nie wiem, ja na pewno będę głosował przeciwko tej kandydaturze. Czyli demokratyczna większość będzie miała większość w tym głosowaniu i kandydat PiS nie będzie miał szans, pana zdaniem. Na Boga, no ja słyszałem ciągle, na przykład praktycznie po wyborach do Senatu, ja ciągle słyszałem, że większość senacka przestanie istnieć, prawda? Bez przerwy słyszeliśmy i nikt nie mówił, że to jest mrzonka, że przeciągnięcie jednego senatora z opozycji do koalicji rządowej, nikt nie mówił, że to jest mrzonka. Dzisiaj już Stanisław Karczewski nie jest taki śmiały w tych opiniach. Wie pan, kiedy się udało PiS-owi odwrócić wyniki wyborów poprzez zdradę, kiedy Grzegorz Schetyna wprowadził pana Kałużę do sejmiku. Zostawmy Grzegorza Schetynę, panie marszałku, musimy gonić. A ja o rzecznika praw obywatelskich jeszcze muszę zapytać. Bartłomiej Wróblewski najprawdopodobniej przepadnie w głosowaniu w Senacie. Co wtedy, panie marszałku? Co wtedy, panie marszałku? Bo Jarosław Gowin, jego partia zapowiada, że przedstawi swoją kandydaturę i być może tą kandydaturą będzie Lidia Staroń. Czy panu się wydaje, że tak faktycznie będzie? I czy Lidia Staroń byłaby do zaakceptowana również przez polityków opozycji? Demokratycznej większości. Panie redaktorze, ja się mogę wypowiadać w swoim imieniu. Ja mam ogromny szacunek do pani senator Lidii Staroń, natomiast ja się obawiam, po pierwsze, czy jej wizja praw człowieka i praworządności, nie wiem, nie rozmawiałem z nią o tym po prostu, jest taka, powiedzmy, która jest adekwatna do roli rzecznika praw obywatelskich w tak dramatycznych czasach jak dzisiaj. To jest jedna z moich wątpliwości, którą oczywiście można rozwiać bądź pogłębić w rozmowie, której nie odbyłem. Natomiast jest druga moja wątpliwość, już nie charakteru takiego stricte politycznego, to mianowicie taka, że wybór pani senator będzie oznaczał konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Olsztynie do Senatu. To jest wydatek parudziesięciu milionów złotych dla budżetu państwa, żeby wybrać nowego senatora. Prawdopodobnie, to już jest wiedza dla insiderów, Prawo i Sprawiedliwość straciłaby tam mandat senatorski. Co prawda Lidia Staroń nie należy do PiS-u, ale często Prawo i Sprawiedliwość wspiera w tych głosowaniach. Znaczy wie pan, no to jest oczywiście pytanie, ale to będzie nowa kandydatura, będziemy o niej rozmawiać. Na razie ja nie słyszałem od pani Lidii Staroń, żeby chciała zostać rzecznikiem praw obywatelskich. Przepraszam? Nie słyszał pan, żeby chciała zostać rzecznikiem praw obywatelskich? Nie, ale ja tego od niej nie słyszałem. No plotki, jasne, że takie pogłoski, bo to nie jest nic złego, gdyby chciała być rzecznikiem praw obywatelskich. Ja nie wiem, czy nie sądzę, żebym na nią głosował, powiem panu szczerze. Natomiast z faktu, że ktoś chce być rzecznikiem, no przecież nie jest naganne chcieć być rzecznikiem praw obywatelskich. Panie marszałku, serdecznie dziękuję za rozmowę. Owocnej pracy dzisiaj. Dziękuję, życzę panu w Senacie. Dobrego dnia, dużo zdrowia. Dzięki. Moim gościem był marszałek Michał Kamiński. Tweet wraca jutro o godzinie 8:30. Dobrego dnia.